XX wieku człowiek zmieniał krajobraz w niespotykanej skali na przestrzeni całej historii ludzkości. Obok zmian niekontrolowanych, niekorzystnych dla środowiska, są przykłady takich, które służą ludziom, a przyrodzie nie czynią nieodwracalnych szkód. Krajobraz zmieniony przez człowieka z szacunkiem dla tego, co stworzyła natura, zachwyca. Na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego takie elementy krajobrazu kulturowego to elektrownie wodne w Gródku i Żurze, tworzące kaskadę rzeki Wdy. Elektrownie w okresie międzywojennym miały znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym powiatu świeckiego i całego Pomorza. Są świadectwem pomorskiej historii, dowodem dużych umiejętności ówczesnych polskich inżynierów i techników. Alfons Hoffmann, późniejszy profesor Politechniki Gdańskiej, twórca pomorskiego systemu elektroenergetycznego, uznawany współcześnie za jednego z ojców polskiej elektroenergetyki. To jemu Pomorze zawdzięcza elektryfikację w przedwojennej Polsce. Na początku 1920 roku inżynier Alfons Hoffmann rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu. Wkrótce został skierowany do Gródka i mianowany kierownikiem budowy powstającej tam elektrowni wodnej. Po ukończeniu budowy został dyrektorem spółki Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek. Postanowił zrealizować swoje młodzieńcze marzenie o elektryfikacji całego Pomorza. W 1922 roku opracował projekt zelektryfikowania tej części Rzeczypospolitej, jak również poznańskiego. Plan zakładał budowę 18 elektrowni wodnych i 5 cieplnych. Elektrownia wodna Gródek. Jako pierwsza została zbudowana elektrownia w Gródku. Projekt techniczny powstał w 1912 roku w Gdańsku. Lokalizację oparto na pochodzących z 1902 roku niemieckich badaniach przydatności rzek Pomorza do napędu maszyn przemysłowych i budowy na nich zakładów wodnoelektrycznych. W tym miejscu Wda tworzyła pętlę o długości 6 km. Jej przecięcie kanałem dało już naturalny spad o wysokości 6 metrów. Kolejne 12 metrów uzyskano przez budowę zapory, która rozpoczęła się w lipcu 1914 roku. Mimo zatrudnienia około 200 robotników, a w 1916 roku dodatkowo 350 jeńców rosyjskich i francuskich, prace postępowały wolno ze względu na trudności gospodarcze Niemiec. W 1920 roku, po powrocie Pomorza do Polski, inwestycje przejęło z rąk niemieckich Starostwo Krajowe Pomorskie. Dyrektorem budowy został inżynier Alfons Hoffmann. Inwestorem był Związek Komunalny Chełmno-Świecie-Toruń. Dzięki wsparciu ministra robót publicznych, wybitnego hydrotechnika o europejskiej sławie, późniejszego pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Gabriela Narutowicza oraz zdolnościom organizacyjnym inżyniera Hoffmanna udało się szybko zakończyć budowę elektrowni. W lutym 1923 roku zakończono montaż urządzeń, a 24 kwietnia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski uroczyście uruchomił elektrownię. Miała dwie turbiny Francisa sprzęgnięte z generatorami o łącznej mocy 2,4 MW. W sierpniu 1927 roku kolejny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Ignacy Mościcki, uruchomił trzecią turbinę. Elektrownia osiągnęła wówczas moc 4 MW i była największą hydroelektrownią w Polsce. Jej obsługą zajmowała się 15-osobowa załoga. Zapora ziemna Grudeckiej Elektrowni była pierwszą zaporą zbudowaną i oddaną do użytku w II Rzeczypospolitej. W 1927 roku Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek dostała koncesję rządową na zaopatrywanie w energię Gdyni, także portów handlowego i wojskowego. W tym celu w rekordowym czasie 6 miesięcy wybudowano w 1928 roku linię o długości 140 km z Grudka do Gdyni. Wobec dynamicznego rozwoju miasta i elektryfikacji Pomorza elektrownia w Grudku nie byłaby w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na energię. Konieczna stała się budowa kolejnej elektrowni. Na miejsce budowy wybrano leżący nad Wdą Żur. W Grudku powstała w 1933 roku jedna z największych, nie tylko w Polsce, ale i ówczesnej Europie, fabryka grzejników, w której w 1939 roku pracowało 400 osób. Budowę elektrowni w Żurze Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek rozpoczęła późną wiosną 1928 roku. Kierownikiem został Szwajcar Hans Hurzeler, uczeń profesora Gabriela Narutowicza. Budowę zapory i kanału o długości 850 metrów powierzono duńskiej firmie, która budowała baseny portu morskiego w Gdyni. Głównymi projektantami hydroelektrowni byli profesor Karol Pomianowski z Politechniki Warszawskiej i inżynier Alfons Hoffmann, dyrektor Pomorskiej Elektrowni Krajowej Grudek. Projektantem zapory i zastępcą kierownika budowy został inżynier Jerzy Skrzyński. Pierwszy prąd z elektrowni popłynął pod koniec grudnia 1929 roku. Uroczyście uruchomił ją 15 lutego 1930 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. To był główny element obchodów dziesięciolecia powrotu Pomorza do Polski. Elektrownię wyposażono w dwie najnowocześniejsze wówczas austriackie turbiny systemu Kaplana o regulowanym kącie łopat-wirnika. Były to pierwsze kaplanówki w Polsce i jedne z pierwszych na świecie zbudowane na tak wysoki, 15,5-metrowy spad. Elektrownia była największym w II Rzeczypospolitej zakładem wodnoelektrycznym. Obok niej wybudowano nowoczesną rozdzielnię. Na liniach wysokich napięć Grudek wprowadził w latach 30. XX wieku pionierskie nie tylko w ówczesnej Polsce, ale i w Europie naprawy linii pod napięciem. Przed 18-metrową zaporą powstał sztuczny zbiornik o powierzchni 440 hektarów, długości blisko 12 km, nazywany Zalewem Żurskim.
Dzięki niemu znacznie wzrosła rola turystyczna tlenia. Tleń stał się turystyczną perłą Borów Tucholskich. Jego uroki popularyzował w okresie międzywojennym Alfons Hoffmann. Organizował wycieczki, zjazdy dla gości ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich i obozy dla harcerzy. Wycieczki zwiedzały elektrownie w Żurze i Grudku. Z łodzi holowanych przez motorówki turyści podziwiali piękno zbiorników. W najciekawszych zakątkach Zalewu Żurskiego powstały przystanie, a wokół niego trasa spacerowa zwana Promenadą Hoffmana. Walory turystyczne Tlenia i Borów Tucholskich popularyzowały informatory wydawane przez Pomorską Elektrownię Krajową Grudek. Powstanie obydwu elektrowni znacznie podniosło atrakcyjność tych terenów. Zwiększyło też zainteresowanie nimi w ówczesnej prasie, przewodnikach turystycznych i kajakowych. Zalew Żurski stał się też miejscem wypoczynku mieszkańców powiatu świeckiego. Do dziś służy miłośnikom kąpieli, wędkarstwa, kajakarzom i żeglarzom. W 1931 roku przy elektrowni z inicjatywy Alfonsa Hoffmana powstał klub kajakowy w Da. Wybudowano przystań wodną. Sekretarz klubu Bronisław Januszewski zredagował jeden z pierwszych przewodników kajakowych po Wdzie i jeziorach Szwajcarii Kaszubskiej. Dziś przy Zaporze jest nowoczesne pole biwakowe z zapleczem turystycznym. Uruchomienie elektrowni w Żurze pozwoliło na pokrycie zapotrzebowania klientów Pomorskiej Elektrowni Krajowej Grudek na prąd w Gdyni i pozostałych pomorskich miejscowościach. Elektrownie należące do Grudka mogły wyprodukować tyle prądu rocznie, że wystarczało z nawiązką, żeby pokryć potrzeby odbiorców. Nadwyżka pozwoliła na dalszą elektryfikację Pomorza. Stworzony przez inżyniera Alfonsa Hoffmana system sieciowy obejmował w 1939 roku obszar od Jastrzębiej Góry, Pucka, Wejherowa na północy do Ciechocinka i Aleksandrowa Kujawskiego na południu. W 1938 roku Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek produkowała blisko 2/3 energii elektrycznej dla Pomorza. I tak rzeka dała energię całemu regionowi. Krajobraz zmieniły nowe zbiorniki wodne, ludzie zyskali miejsce wypoczynku i rekreacji, a przyroda zachowała swoją wartość.